Rysa z Państwa zobaczą. Taki piękny uniwersum, ja nawet szybko zbudowany. Państwo zobaczą, jak u nas w kanale El Mercedes pokazujemy rozbiórkę uniwersamu Warszawa Wiatraczna, Rondo Wiatraczna. To teraz już będzie oddany. Te bloki to są stareńki. Mareczka tam też, a po drugiej stronie, jeśli będziemy pokazywać na Igański, stareńki je. No ale jaki naród będzie mieszkał? Kto tutaj będzie mieszkał w tych blokach? U nas na Saskiej jesteśmy z Litką w środku i wali do drzwi. No wszedł jakiś młody, pachnący co prawda mężczyzna, a ja mówię, to co, do gazu? Przecież nie ma u nas gazu, no ale instalację można sprawdzić. Gazowoga. W tych czasach, kiedy się obawiają Arabów, ja mówię, Litka, idź do administracji i tam nas czekaj, albo włącz tę swoją szczekaczkę i powiedz, że jakiś facet obcy, czy to ten, który u sąsiadki spadł pod drzwi i spał pod drzwiami, czy to ten, i tak wszedł do środka, nieproszony, wlazł właściwie, no przerwi wyszedł. No ale po co to? Ludzie się teraz boją, no boją się wszystkiego, choćby Arabów, boją się, no ale religię mają piękną. No, u katolików to też co innego, ksiądz modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, a ci, ten plebs, ci co dalej, oni strasznie się dzielą, wiecie Państwo. Tylko jedź dobrze u świętych, by na postaci tego swojego systemu rzeczy. Tylko dobrze jest u świadków Jehowy. Nie dzielą się. Są to bracia i siostry. Nie skarżą na siebie. Nie chodzą po sądach. Nie domagają się swego. No, jesteście tutaj krótko na tym świecie. Po co to sobie budować takie domy, żeby potem w domu starców siedzieć za 3100? No to kobieta na Szeligowskiej wlazła tam na inną budowę i mówi nie. 3150, ja mówię, no. I widziałam właśnie na wózku inwalidzkim, taki mają dookoła obieg, jechał, kręcił tymi kołami, niezadowolony, że ktoś się na niego patrzy. No to po co tam mieszkać za 3150 staruszkom? A to wcale nie był taki stary człowiek, z tym, że on był na wózku inwalidzkim. No, także proszę Państwa. Proszę kupić sobie Słowo Boże, Pismo Święte, które tutaj w Warszawie, które jest pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. W Warszawie Biblia leży w świetniku. No, wystarczy pod Pałac Kultury pojechać i to zobaczyć. Ludzie gardzą Słowem Bożym, gardzą Bogiem i nie Boże, Jahwe nie istnieje, nie ma, Boga nie ma. Jezusa zamordowali, zabili sami swoich. Ponoć w internecie mówią, że Matkę Boską zastępczo dali za Boga. A mówią, że Angela Merkel jest, proszę Państwa, córką Adolfa.